Patrz, jak się zakradnę tutaj. Czekaj, ty, no, coś nie działa ten guzik, co jest? No jak? A, może kwiatkiem nie można, czekaj. Okej, okay, jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj mój kanał, wciśnij dzwoneczek, włącz powiadomienia, kliknij zapisz, a jeżeli film ci się spodobał, nie zapomnij o łapce w górze, życzę miłego oglądania. Yo, siemanko, z tej strony Vito i witam was w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Gplay. Yo, siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie. I tak, jeżeli jest Gplay, to jest seria domek kontra domek i dzisiaj domek z żelaza kontra domek ze złota, tak napisał jeden z moich widzów, także dziękuję bardzo za propozycję. Dziękuję za wszystkie lajki pod ostatnim filmem, jeżeli wam się film spodobał. Nie zapomnijcie o łapce w górze, będzie 10 tysięcy, to będzie pięknie. Będziemy bardzo szczęśliwi i wtedy Gplay będzie rzucał czerwone kwiatki, nie żółte. O właśnie, będą czerwone kwiatki w nagrodę, tak więc tak pamiętajcie, kciuk w górę i piszcie kolejne propozycje na następne odcinki w komentarzu oczywiście. Dokładnie, kolejne propozycje będą mile bardzo widziane, także Gplay rosuj dzisiaj ty pierwszy, skoro jesteś u mnie na odcineczku. Dobra, ja tam będę rzucał w ciebie tym złotem. Patrz, jak się zakradnę tutaj. Czekaj, ty, no, coś nie działa ten guzik, co jest? No jak? A, może kwiatkiem nie można, czekaj. O! O. Dobra, mam, Irona. O, złapałeś, ja myślałem, że wyleci tutaj z przodu. Tak, no też tak, tak myślałem, się skradałeś, ale... skradałeś, że od razu wyhaczyłeś go z powrotem. No właśnie, bo on tak, kurde, przyciągnąłem go, na zmagnesowany jest no, ten to Iron, nieźle, to nieźle, to nieźle. Dobra, słuchajcie, to dziś Play ma tutaj żelazo, ja mam złoto w takim razie dzisiaj. O, już mam w ekwipunku nawet złoto. Kurde, tutaj budowaliśmy. Chciałem w sumie mieć złoto, bo złoto stare no, jednak to jest taki już, myślę, że bogatszy, bardziej bardziej ludzie będą faworyzowali już złoto, bo to jest stare, już tak się przyjął, że lepszy blok i tak dalej, nie? Może tak chociaż być. Narzędzia ze złota nie są wcale jakieś, nie wiadomo jakie, ale wiesz. Dobra, ja tutaj odpalę sobie jeszcze stoper na szybciutko, tak jak ostatnio stoperek jest. Dobra, ja już to a ja powiem tak, że tak naprawdę nie wszystko złote, co się świeci, nie? Coś, no, może tak powiedzieć w sumie. Dobra, czas start, okej, okay, lecimy, 3, 2, 1, go. Dobra, budujemy, słuchajcie, domek, ja tutaj mam mniej więcej wzór, dzisiaj zbuduję taki nowoczesny domek, tu od razu mówię ci Gplay, żebyś nie zgapiał, tak żebyś, nie... żebyś nie zgapiał, człowieku. Pierwszy. Nie, ja pierwszy to powiedziałem. Dobra, to ja starodawny buduję domek. Średniowieczny taki. Średniowieczny. Dobra. To historyczny, okay. Stary, jak dinozaury kiedyś budowały. To oni budowali domki kiedyś? No jasne, stary. Co ty dajesz? Ty, mieszkali w takich willach wypasionych. Ty, ja na inną historię chyba chodziłem, stary, mnie tam inaczej trochę uczyli. Chyba, no, stary, nie chodziłeś, chyba, a to ja chyba na wagarach. A, to ja wtedy jakieś na wagarach byłem, stary, jak to mówili chyba. A, no jak była właśnie ta lekcja, to ja mnie nie było wtedy chyba w ogóle. Najprawdopodobniej, stary. O, jak przeoczyłeś takie ważne informacje. No to nieźle ci powiem, stary, jak ja to przeoczyłem, to grubo. To powiedz, no, że grubo już wjeżdża w ale jak coś dam ci jakieś książki, to nadrobisz zaległości i nie będzie problemu. To jak się zgłoszę do ciebie, żeś mi tam pożyczył, bo w sumie się by przydało trochę nadrobić, stary, bo to wstyd taki ty. YouTuber no, człowieku, a historii nie zna w ogóle. No też tak myślę. Dobra, okej, okay, ja to już mniej więcej coś tu sobie buduję, ale to takie trochę mi to nie wychodzi zbytnio. Coś... Mi stary, w sumie ja sobie tu oram pole, szczerze powiedziawszy. Nie, nie, ja to muszę zrobić jednak wyżej, słuchajcie, bo to będzie tak brzydko wyglądało. Ale bez kitu, bo ja będę mieć dzisiaj domek z ogródkiem. Tak? O, to nie to ściema. Nie, to nie naprawdę nie zaorałem pole i sadzę teraz sadzonki. No to dobrze, to mi się podoba, stary. Ale tam jakieś takie elementy dekoracyjne możemy wykorzystywać sobie, nie? Mniej więcej jakieś takie, tam nie wiem, ty, szyby stary, czy coś jak... takiego. Jak pod spód dam wodę, to będą sadzonki się niszczyły, czy nie? Pod spód jak dasz wodę? No. Nie mam pojęcia, stary. Nie. Żeby nawodnić to od spodu, żeby nie było widać tego. Taki, bo jak... taki ze mnie Minecraftowiec, że nie wiem, stary. Ci powiem od razu. No. Nie mam pojęcia, dobra, nie. Zaraz się okaże, zaraz się okaże. Dobra, czekaj, ja tutaj buduję pęk. Dobra, ale będzie banger. Banger, banger, banger. Banger alert. Dobra, czekajcie, może zrobię tak. Tak. Dobra, ja zrobię czerwony dywan. Czerwony dywan? To, no, to dla mnie. No, dla pana Vita. Dla gwiazdy. Dla gwiazdy YouTube'a. Wschodzącej. Wschodzącej. Dobra. Ty, a mogę wybudować ten dywan z tego, z czerwony? Ja muszę wszystko budować z ten. Nie wiem, o co ci chodzi, stary. Z Ironu. No bo nie, no możesz sobie zrobić, nie, no możesz zrobić czerwony, zrób. Tylko żeby domek po prostu był z Irona, tak, nie? Tak, ogólnie tak, żeby domek miał jakiś tam ironowy ten, taki wiesz.
Klimat. Klimat, o, dokładnie. Tego słowa mi brakowało. No, czaję. Czaisz bazę? Mhm. Dobra, ja tutaj buduję coś takiego dziwnego trochę. Mam nadzieję, kurde, że widzowie docenią moje pole tutaj, bo tyle przegrasz. Czasu straciłem, stary, no, tyle czasu na to pole straciłem, że masakra. Dobra, ja tutaj sobie zrobię coś takiego. Dobra, nie mam pojęcia, jak w ogóle tył mojego domku ma wyglądać, nie? Tutaj przód sobie zrobiłem. Pomóc ci? A z tyłu nie, nie zadam radę, ale nie mam pojęcia, jak to ma wyglądać w ogóle, wiesz? Jakoś tak tu przekombinowałem troszeczkę, powiem ci szczerze. No to dawaj, stary, a jak z czasem stoimy? Ty, właśnie, nie wiem, czekaj, o dobra, 3 minuty minęły. Także spoko. Uuu, 3 minuty. Nie, to jeszcze kupę czasu. No, ale wiesz, ogólnie ja na razie tylko pole tu zbudowałem na dobrą sprawę. Naprawdę? Nie, ja myślałem, no, że ty już tam dom kończysz. No właśnie w tym problem, że się skupiłem nie na tym, na czym powinienem w sumie się skupić. Dlatego, kurde, ale myślę, że przez to będzie jakoś to fajnie wyglądało, czy no, coś. No, na pewno, inaczej trochę. Dobra, ja tutaj już sobie buduję ogólnie tył domku, będę musiał pokombinować, bo tak trochę mi to zbytnio nie wyszło. Dobra, ale przód no, tak w miarę ogarnięty. Dobra, teraz ocenimy pod koniec. Teraz glasik. Dobra, pyk. Pyk, pyk. O kurde, o, nie da się zrobić. Z szybami to elegancko, stary, wygląda, to mi się podoba. Na gicie? No, z szybami to jest liga. Która pierwsza? Pierwsza liga. Ty, no kurde, trochę źle tu zrobiłem. Chciałem coś innego, ale... Ale nie wyjdzie. Ach, to. Ja, stary, nie wiem, co z tego będzie. Zobaczymy. Ale trochę się cykam, że... No... W sumie to nic. No to żeś się nagadał nieźle, stary, ci powiem, nie? Dobra, o. Tobie zmartwiłeś trochę, ale... Teraz w sumie już nie. Jak mówisz, że nic, to... Jestem spokojny jednak, o to, że tam coś dobrego... No powiem ci ogólnie, dobrego... że stary, no jest ciężko, no zobaczysz zresztą, znaczy kurde... Zobaczę. Nie skupiam się na tym, na czym powinienem. Ale średniowieczny domek robisz, czy jak? No, czy prehistoryczny, nie wiem, czy stary, w końcu? Prehistorycznie mieli tam stary iron kiedyś, ale no... Ej, nie, no mieli, no wydobywali sobie może jakoś tam, wiesz... Zemba. Ale dom stary budowali z tego, myślisz? No, ja wiem, może na bogato, stary, co, kto im zabroni wtedy, wiesz, tylko no. Oni mieli dostęp, to budowali sobie co chcieli w sumie. Dinozaury? No jak? No dobra. Może i tak. Może i to tak. Stary, to będzie prehistorycznie. Jeśli tak da radę, to okej. Oj Jezu, ja nie mogę już dzisiaj, naprawdę. Już mam dość. O Boże. Ale ciemno, u ciebie też? No, u mnie też, stary. Wyobraź sobie, że u mnie tak samo jak u ciebie pewnie ciemno. Ale już niemożliwe, nie? Dobra, ale już stary jest dobrze, bo już teraz jest opanowałem okay. Sytuację. A jak widzę właśnie, że jest gites teraz. Dobra, czekaj, bo tutaj, jak mi coś dzisiaj nie wychodzi, ten domek, to jest mistrzostwo świata, nie? Po prostu... Ale miał być no nowoczesny, nie, stary, no tak, wiesz. Ale tym domku to już tak okropnie, że ja, stary, nie wiem, a to już 7 minut zaraz będzie. Dobra, to z tyłu nie będę patrzył. No, a ja tutaj, stary, mam nieogarnięty nic prawie, nie jeszcze. A ja chciałem jeszcze basę zrobić, nie? Chciałem, stary, miałem tyle planów w ogóle na ten domek, a tu nic. O Boże, u mnie tu naprawdę wyjdzie katastrofa jakaś dzisiaj. No. Katastrofa będzie. Baza kontra katastrofa domek. Katastroficzny domek. O Boże, co to dzisiaj nie. Tutaj wyjdzie, to ja nie wiem, naprawdę. Słuchajcie. Myślisz, że mam szansę wygrać dzisiaj? No, myślę, na że... Na twoim kanale no, nawet? Nawet bym ci dał, stary, 80% szans, nie? Nie wiem, co ty tam, bo jak ty masz tylko działkę, to nie wiem, nie? W sumie, ale... No, stary, tu pole zaorałem ogólnie. Zaorałeś pole. No, myślę, że masz szansę, nie? Z tym polem zaoranym. No, plus 5, stary, do oceny. Że tyle wystarczy w sumie. No... Kurde, ale myślę, że jeszcze jest przewidywany bonus time. No, dzisiaj, jakiś jak bonus zawsze, time nie? Dzisiaj dodamy, to nie ma co, jakieś 10 minut. O. Nie no, za dużo, ale ogólnie jakiś bonusik by się przydał. Taka minutka. Taka minutka, dwie, nie? Na wykończenie środka czy coś. Dokładnie. Dobra, ja tutaj już sobie pyk, cykam, okej. Okay. Cyk. Dobra. No nie wiem, tutaj te okna mam czy wyku tak zrobione, że ja nie wiem, o co chodzi w ogóle nawet, ci powiem.
Że to no, mi taki ja mam, nowoczesny jak trochę. Glass painami ja też, robię ale szyby. Tylko, że u mnie taki domek, nie domek trochę wyszedł w sumie. Ja już sam domek. Nie wiem, co tutaj wyszło, wiesz? Tak mega dziwnie to wszystko wygląda. Może właśnie to jest stary taki styl nowoczesny i wiesz. Dlatego taki dziwne, nie? No, właśnie to musi być taki rozkminy, taki nowoczesny styl, tak naprawdę to wiesz. Nie wiadomo, czy to dom jeszcze, czy już jakiś... No, coś innego. Te nowe, stare, nowoczesne domy to kurde... Kwadrat taki nieraz przypominają jakiś i wiesz. No i tyle, nie? I koniec. No, i elo. Dobra, w sumie ja zrobię tak. Dobra, to 8 minut. Ty, może ja bym zdążył jeszcze tym basem pyknąć tu? Ty, dobry pomysł, ja też pyknę może. Ej, nie zgadzę. Oś ty, kurde. Dobra, tu zrobimy sobie... No, w sumie... Może i zdążę, nawet i basenik stary ze złota. Ale tu gościu to bogaty był, nie? Wszystko ze złota, stary. Wziął walno wszystko agent. Ze złota, nie? A już Bogol taki straszny. No to stary, powiem ci, że nieźle, nieźle. Niezły Bogol. A właśnie ja chciałem wylosować złoto, ale coś no, kurde widzisz. Nie mi nie wyszło. Ciekawe dlaczego. No nie wiem właśnie. Ja też nie mam pojęcia. Czekaj, a ja sobie zrobił Carpenter. I czy to Pressure Plate? Ciekawe, czy to można wypełnić? O kurde. Nie wiem. A nie można chyba. A można! O, proszę bardzo. No to powiem ci, że tu mi nieźle wyszło. A ja kurde, powiem ci, że to jest taka improwizacja, co ja tu robię, że ja nie wiem w ogóle. No ale co u mnie ja też. O Jezu, jak mi się drzwi dziwnie postawiły. No ja drzwi to jeszcze nie mam. O kurcze, no banger alert. Banger nieźle alert. Nieźle mi się tu zrobiło. Dobra, jeszcze zrobimy tu balkonik, cyk. Okej. Tu zrobimy okienko. Dobra, tu jest elegancko. O, w środku sporo miejsca mam tu, powiem ci, że tu jest nieźle w środku. Zobaczymy. No, a ile mamy czasu, mordeczko? Bo ja kurde. No już 10 minut minęło, to tak już końcóweczka, powiem ci, nie? Zamyśliłem się tu, no, szczerze powiedziawszy. Ja trochę. Nie wiem, o czym ty tam myślisz, stary. Ja nie słyszę w ogóle, czymś ty budował. Ty coś zbudowałeś dzisiaj? No kurde, stary, cisnę tu tak, że masakra. Ci ja nie wiem, ja tak słyszę, jakbyś nic nie budował dzisiaj w ogóle tam. Nie, stary, ja tutaj buduję i to tak powiem ci, że ostro. No to będzie styl taki styl, jakiego jeszcze nikt nie zna, bo to jest kurde coś oryginalnego, co ja tu tworzę i wykażę się tutaj taką kreatywnością, to że ja naprawdę kurde... ja chcę to zobaczyć, nie? Ja chcę no, to zobaczyć. No powiem ci, stary, że wszystko w ogóle te kształty jakieś, jakoś tak minie, u mnie to ja wyszło nie... takie dziwaczne, to wszystko też, że masakra, naprawdę. Ale tu jeszcze sobie zrobię takie bęgery, bo... Żeby wykorzystać ten Carpenter, to będzie ładniej to wyglądało w sumie. Ale o. To jest dobry plan. No, o kurde, ty, to już tak lepiej nawet to wygląda. Dobra, tak powoli będziemy się zbliżać ku końcowi. Dobra, tam, tylko... Tam ogarniaj. Właśnie, kurde, ogarniam jakoś to. Ogarniasz, mówisz? Ja no, jeszcze wejście powoli. Do basenu tylko pyknę, o. Cyk. Elegancko tutaj jest. Dobra, nie wiem, co tu jeszcze mogę zmienić w sumie. Tutaj jest dobrze chyba, tu jest dobrze. A już, a tu szyby nie ma chyba. Dobra, ja w sumie już skończyłem mordo prawie. Już? No. O fuck. Dobra, bo już 11 minut minęło, to już stary koniec, nie? Dobra. Koniec no czasu, dobra. time out. Dobra, okay. Tak wyglądam domek, lecimy do Gplaya najpierw. Dobra, uwaga, wjeżdżam. Czekaj. Ja już wjechałem. Dobra, już. Elo. Stary. Już. Ty, nie, no powiem już ci, idę że... was przywitać. Czekaj, dawaj, szybciej przywitaj. Ty, jak ja drzwi nawet jeszcze nie mam do domu. Trudno, stary, już jest po temacie. Dobra. Dobra, jest tak. O, te drzwi nawet lepsze takie, powiem ci. Kurde, to są stare drzwi takie, że się same otwierają jakby, co, no, takie ale jak supermarketach. Powiem ci, że ten z Ironu fajnie tu ci wyszedł. W domu to... na redstone'ik, elegancko tutaj. O, patrz, myślałem, że tu basen masz, a to... Ten jest, to jest jak no, to się nazywa, właśnie balkonik. Tutaj będzie basen, zobacz. Ale balkonik widzę, że jest. Będzie basen? Dobra, będzie. Dawaj basen. O kurde, dobra. Dawaj. Tylko muszę na szybkości... Ja, dobra, tu patrz, a ja ten, a rób basen, a ja przejdę się dookoła, dobra, tutaj ja jest farma. Muszę prowadzić, mordo, aha, dobra, czekaj. dobra. Ty, bo tu ci jedna sadzonka gdzieś przysła. Dobra, jestem już. Jest już basen zrobione. Już? O tak, kurde, elegancko, dobra. Dobra, tak no. Więc chodź. A więc, stary, tutaj mamy pole uprawne na początku, co mi w ogóle zajęło bardzo dużo czasu no, na tak początku. No tak właśnie widzę.
żebym w ogóle to ogarnął, tutaj mamy jeszcze płoteczki takie. Ty, ale w ogóle zobacz, że stary... A, no, te się połączył, bo tu jest ten, ci się zrobiło. Nadepnąłeś tu. No pewnie, coś stary. Ty, stary. Nigdy w życiu bym nie depnął na twoje sadzonki. Ja tutaj se zaorałem, a tu co? Dobra, damy, wjeżdżamy do środka. O, teraz rośnie. O, jest. Ty, ale zobacz, że ten płotek... O, dobra, teraz, no, teraz jest, tak jest git, no. Dobra, tak więc... Stary, ale ty wiesz, oprowadzasz, a nie dokańczasz domek, stary, w tym momencie. Tak, tak. Tutaj, stary, nie ma gdzie spać nawet jeszcze. Ja też nie nawet... zrobiłem spania, w ogóle zapomniałem. Ale chodzi o sam zamysł, o domek, no, nie? No, nie, domek ogólnie... Zobacz, stary, na górę. No, widzę, widzę. Tutaj prześwituje, stary, ten słoneczko. No, i tutaj widzę, jest takie podwyższenie. I tutaj można by zrobić jakieś schodki i mieć tutaj taką wieżyczkę. Zobacz, taki, tam widać taki wszystko camping, od góry. Taki camping, no, tutaj. Taka kampa. Kampa, no, no i tutaj, stary, wstajesz sobie z łóżka na przykład i się tu rozbiegasz i se wskakujesz, bang, do basenu, tutaj się kąpiesz. A, tutaj od razu masz z tego, no to nie. Możesz się tu umyć i w ogóle ryby no połapać, to fajnie, nawet fajnie, cokolwiek fajnie tam. Powiem ci tutaj. Nie, no powiem, ten domek mega, mi się podoba, naprawdę. No lepiej niż mój wyszedł, lepsze kształty ma przynajmniej. No, no dobra, to co, lecimy do mojego teraz. No to pam, dawaj, parabam. Dawaj. Ty tutaj trochę prawie już wyjechałeś, bym powiedział, no, ale no tak dobra. Na styku, bym powiedział. Nie, no kurde, ale mi się podoba baselik nawet. Jest, baselik jest. Tu dookoła możesz... Jest taki możesz... fajny, dałeś tutaj właśnie te takie bloki, takie jakby, nie wiem, jak, no takie górki te takie, no wiesz. Te górki takie z Carpentera. To dużo dało w ogóle do tego domku dla kształtu jego w ogóle. No, bo inaczej tak trochę, no, w sumie. Ale dobra, w ogóle stary, totalnie... Ale ciepła woda, mordo, kurde, nasikałeś ale, tu chyba. Ale totalnie mi nie wyszło, ale patrz tutaj, jakie masz wejście, masz z tych półpłytek takie pyk, pyk. No, takie banger. Można sobie popykać, i pograć ta, na, można popykać na cymbałkach. Na cymbałach. No ale w środku niestety śpimy na złocie, bo to gościu bogaty to czeku nie potrzebuje łóżka, nie? Bo on nie śpi, on zarabia pieniądze cały czas, nie? Tutaj se ty wchodzisz, nie, z tej strony, ja se z drugiej strony i tutaj, wiesz, można kogoś podglądać, jakąś Pamela Anderson albo co. W basenie. No w sumie no. Tak, w sumie tak. On, stary, nie potrzebuje spania, bo on tylko o kasie myśli ciągle, nie? On nie śpi, tylko robi pieniądze. Ty, człowieku, ty, ale ten sam pomysł, samo? Nie? No, super, stary, ten ja sam. Na to sam wpadłem, no, w ogóle. Ja też, ja też. Ale patrz. Ja zrobię sobie ten, ja też tak myślę, a zrobię sobie też przeszkody i to samo zrobiliśmy sobie. Miałem mówić, ale nie chciałem zdradzać tutaj moich tych. No i ogólnie tak wygląda, tu nie ma nic, żadnej filozofii więcej, stary, nie ma tu nic nie, więcej. No, nie, nie masz co szukać, bo też nic więcej nie ma, nie? Mimo wszystko, stary, myślałem, że będzie gorzej, bo tak mówisz, nie, no nie wiadomo co to przypomina i w ogóle, ale no powiem ci, że jest okej, okay, jest okej okay. I ten, w sumie oba domki myślę, że w miarę jakoś się prezentują, na jakimś miarę poziomie są. Na poziomie Vito i Gplay. No, nie jakiś kwadrat czy coś, tylko coś tutaj jednak pokombinowaliśmy, żeby to jakoś w miarę fajnie było, tak więc no myślę, że spoko jest. Dobra, słuchajcie, także to na dzisiaj będzie tyle, jeżeli chodzi o ten odcinek, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, w karcie możecie głosować oczywiście. Czyli domek lepszy i dajcie też w komentarzu, jaki kolejny surowiec chcecie zobaczyć, a kolejny filmik u Gplaya, także też serdecznie zapraszam i żegnamy się dzisiaj, ja i Gplay. Yo, 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 siemanko, trzymajcie się, komentarzyk, łapeczka i możecie wyjść z filmiku. Pa, pa!